Kolejny odcinek Urokiego Dogiego, baby! Dzisiaj, ludziska, już rozpoczęliśmy, no wczoraj w sumie, rozpoczęliśmy w pełni ten drugi świat jesiennych równin. Zrobiliśmy już to na 100%, więc zostaje nam łożenie do sporej ilości poziomów i jest ich 10, jak pamiętam, w tym świecie. Zacznijmy od pustyni szkieletów, tak jak mówiłem pod koniec poprzedniego odcinka. No nie ma co się spóźniać. Niepotrzebnie. Zróbmy to już praktycznie. Jest sporo poziomów, będziemy się tu naprawdę bawić. Są takie dwa, jeden w sumie, którego bardzo nienawidzę. Ale przejdziemy przez to. Przejdziemy przez to, bo chcę zobaczyć, jak na przykład właśnie ten poziom wypadł w remasterze. O kurde. To jest kot? Przerobili to na coś na kota? Au, 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 au. O. To jest tutaj kotem. Aha, fajnie. Okej, tutaj będą miłe, fajne minigierki. 3 orby do zdobycia, 400 diaksów. Luzik, bardzo nie lubię tych kotów, bo strasznie się je bije. A, dobra, jednak trafiłem go. Uratowałem cię. O, serduszka, tak myślałem. Że tak jak w oryginale, będą serduszka. Jak milutko. Czy tutaj są w punktach umiejętności kaktusy do rozwalenia? Wszystkie kaktusy, tak. Kwartet kotoperzy. A co to w ogóle znaczy, to ja nie wiem, bo ja wiem, że na pewno będą 4 kotoperzy. Jak to brzmi w ogóle? Gdzieś tam. Ej, smoku, podobno kozak z ciebie. Założyłem się z Grzdylem, moim kuzynem, że nie uda ci się przedostać przez pustynię bez draśnięcia. Jeszcze wracając właśnie do tych punktów umiejętności, zrobię sobie je wszystkie i dołożę po prostu do ostatniego odcinka z całej trylogii dodatkowe 2 minuty, jak pokazuję całą galerię. Nie będę je robił na odcinkach tych punktów umiejętności, ponieważ nie wszystkie wiem, jak działają, nie będę przerywał gameplayu tylko po to, żeby sobie zajrzeć na neta. A też odgadnięcie, to robi to, żeby zrobić ten punkt umiejętności, też się trochę mija z celem. I tak robię to wszystko na 100% cały ten gameplay. Ale ten gameplay na 100% no, nie musi być związany z tym, że będę robił te wszystkie punkty umiejętności na wideo. Będę robił poza odcinkiem. Poza odcinkami właściwie. Jaszczurka oczywiście przyda się. Oj, ciebie nie lubię. To jest ta minigra. Masakra. Nie, tutaj nic nie ma? Nie. Okej. To jest ta minigra. Tutaj będę musiał rozwalić tą skrzynkę, żeby klejnoty dostać. Dobra, tutaj będą T-Rexy, które muszę w odpowiedniej kolejności pozabijać. Pyro! Wulkaniczne jaszczury plądrują naszą wioskę! Spróbujesz się ich pozbyć, zanim pożrą moich małych towarzyszy? Obniżę most, żebyś mógł się przedostać gdzie trzeba. Jak ty to zrobisz? Jak ty to zrobisz? Ale ty stały się nic nie zrobiłeś. Dobra, nie będę sobie kpił. W jakiej kolejności oni idą? Dobra robota, fiołeczku. Fiołeczku, błyskotkę. Przyda ci się w podróży. Fiołeczku, dobra. Musiałem się skupić, ponieważ ja nie znam tak na pamięć tej kolejności i pewnie będę zaraz powtarzał. Wygląda na to, że jaszczurzych jaj jest coraz więcej. Jesteś gotowy na kolejne wyzwanie? Mhm. Ratuj mieszkańców. Znowu. O Jezus, jest ich więcej chyba. Tu będzie pierwszy. Ej! Gdzie on go? O kurde! Dobra. XD. Jeszcze raz. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Tu czwarty, tu piąty.
Tu będzie szósty. Siódmy. A, ten najdłużej biega, dobra, okej. Dziękujemy, okay. Że znów nam pomogłeś, Spajo. Nie ma sprawy. Zasłużyłeś na kolejną błyskotkę. Lampion. Masz, miałem z niej zrobić lampion. Luzik, bro. Dobra, zrobiliśmy tę dosyć trudną minigierkę, która no zawsze mi się nie podobała. Ale tutaj jednak kolejność było łatwo ogarnąć. Tu dwie piątki były ukryte. Aha. Widzę. Widzę tą piątkę jeszcze. Ale jakie lamie, że tak gubię to wszystko. Myślałem, że lepiej mi będzie szło. Dobra, ten kotopierz rozwalony. I jest kolejna minigra. Już wam pokazuję, o co chodzi. Tu, gdzie to jest? Gdzie ta kulka? Tu jest kulka. Mianowicie tak, że tutaj jest pan, który ma kości i musimy te wszystkie kości uzbierać. I zbudować z niego szkielecika, ale te kości są tutaj duże. Wow. I w przeciągu całej planszy oni gdzieś tam chodzą. Po tobie. O. A jest jakieś autocelowanie. W oryginale nie było. To trochę ułatwione. O, Spyro sobie... Spark sobie zjadł coś? Kaktusy. No nie, kaktusów się nie da rozwalić. Okej, okay, nieważne. Czy tutaj wszystko? No oczywiście, że nie, bo ja jestem taki człowiek, co pomija. 16 wrogów do rozwalenia. Żeby tutaj móc wejść. Jest na razie... A, no tak. Na logikę. Ognia nie pokonam ogniem. A, no tak, Jezu, jak oni się rozwalają, to jeszcze tak wybuchają. Spartoliłem. A tutaj w górę pójdę, to co jest? A, plus. Tak rozwalam. Pyk. Czy ja mogę o tak po prostu? Pewnie, że mogę. I rozwalone. Kolejny typek. Dawaj to. Pyk i dawaj kostkę. No i elo. Okej, okay. Ile jeszcze wrogów do rozwalenia? Mam 13, to jeszcze 3 i sobie tutaj wrócę. Ty kotoperzu. Głupi. To jest takie głupie. Jeszcze wybuch, cwaniak. No fuck! Dobra, elo. Spadówa. Ja sobie... nie wiem co. What? Znaczy... No strzelaj. Okej. Okay. Wiem, ja powinienem tych kulek używać, ale nie chce mi się absolutnie. No. Zban. Ja sobie wrócę tam. O, i wezmę sobie Sparksa, bo mi się przyda. Kurde. Bo tutaj jest typek z kostką, znowu. No i więcej diamencików, oczywiście. Pyk. Wszystko? Wszystko mi się wydaje. Co najwyżej się będę wracał, jak taki głupi dzban. Ej, a gdzie jest Sparks? Przecież... No przecież... Dopiero zjadłem! Ej, czemu... Jak to działa? Sam nie wiem, dobra. Idziemy szybko w górę. Ej, ale to fajnie wygląda, ta lawa, to światło. Daj mi to. Dobra. Szkoda, że Sparks nie podnosi tych kości. By się przydało. Okej, okay, i jeszcze tutaj jeden pies. Piesek będzie. Dzięki. A on się zaliczy też jako wróg. A to cwane. Dobra, 6 na 8. Czyli jeszcze dwóch gdzieś będzie. Pytanie gdzie? Bo już nawet sam nie pamiętam. Czy ja sobie tutaj wejdę? Nie. O Jezu, ale muszę tak krakowo zbierać. Ja najchętniej się po prostu spalę. Patrzcie. Spyro, myślisz, że ty jesteś taki kozak? Au. Au. Stracę sobie jedno życie, wiecie, ale...
No nie chcę mi się bawić z tymi jaszczurkami jeszcze raz. Wolę mieć pełnego Sparksa. Ale chyba nie będę musiał zbierać od nowa, prawda? Chyba będzie zapisane, że 6 na 8 tych kostek już zebrałem, prawda? Powie... Tak. Okej, okay. Luz. W takim razie luz. I tutaj, że wszystkie diamenciory. Tak, wiem, od ciebie jest zadanie, że muszę uzbierać wszystkich. Ach, pogadajmy. Udało ci się przebyć pustynię. Wiedziałem, że wygram zakład. Grąg to naiwniak, nie docenił smoczych możliwości. Weź ten talizman jako podziękowanie. Luzik. Kość. Moja ulubiona rzecz dla psa. Okej, okay, mamy już portal, ale nie zakończyliśmy przygody w tym poziomie. Ponieważ w drugiej części został wprowadzony taki typ wazona. Jak go stukniemy, to on się teleportuje o etap wcześniej trochę tego poziomu. Czyli musimy sobie, tak wiecie... Dzbański Spyro. Czyli musimy po prostu przejść jeszcze raz poziom, ale w drugą stronę. A tym skrzynkę chyba sobie rozwalam, ta? I to strzela prosto w niego. Autocelowanie. Jakieś takie... proste? Dla mnie za proste. No bo co, to sobie pluje. Ja strzelam. O, dobra, jednak nie ma aż takiego autocelowania. Ale... poniekąd ma, patrzcie. Nie muszę nawet celować. A za to był punkt umiejętności? Za to, że rozwaliłem wrogów? Coś mi się nie wydaje. XD, nieważne. Ta gra mnie wciąż zaskakuje. Nawet jak ją aż tak znam. Ale go zrobiłem. Tam jest żyćko, ale mi się nie chce po niej iść. Zależy mi bardziej na diaksach i na tych panach kostków. Pyk. Tam nic nie ma. Jak? To jest moje pytanie. Nie wiem, nieważne, idę jeszcze po ten wazon. Ten wazon to taki, według mnie zawsze był motyw sztucznego przedłużania łażenia po poziomach. No bo co, mam jeszcze raz, drugi raz łazić i zbierać to wszystko, no takie mech trochę. Nieważne, jeszcze go teraz brać nie będę, bo i tak po drugiej stronie będę przechodził. Pyk, 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 pyk. Może sobie tym wspomogę. O Jezus. Powinienem chyba tu wskoczyć. A jednak. Da się tu wskoczyć. To teraz tak, okej. Okay. Uff. No siema, stary. Dziękuję, Spyro. Czemu mnie teleportowałeś? Przyjaciela, przyjmij to w dowód mojej wdzięczności. Jakiś czas temu podrzuciła mi to wróżka. Dawaj kulkę. Wszystkie już trzymamy. Yeah. 27. No i teraz ten taniec. Słynny taniec. Jaka słaba ta muzyka w remasterze. What the fuck? Nie podobało mi się. Szczerze. Wolałem w oryginale takie... świetne disco. Okej, okay, byleby nie wypaść, naprawdę. Jeszcze raz, chcę tutaj dotrzeć i proszę mnie już więcej nie teleportować. Bo tutaj jest właśnie. Serio, nie trafiłem. Okej, już zostają nam chyba tylko dwie rzeczy. Czy ty, Spark, zjesz. Dwie rzeczy. Tu jedna skrzynka. Nawet tu się posypało trochę hajsu. O lol. Hops, 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 hops. Tak, i zostało równe 25. Został ten głupi wazonik. Siema. I na samym początku będzie. Tak, widzę. Przewin. I też chyba cały poziom, mi się wydaje. Pep, 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 pep. Si. Poziom ukończony w 100%. Opuść poziom. Wyjdź. Pierwszy poziom w tym świecie zrobiony. Zostało 9. W
tym 7 zwykłych, takich typowych. I zrobimy sobie kolejny teraz. To się kameruje, Maciek, na YouTube leci. Albo i nie. Hit internetu. Powrót do jesiennej równiny. Lecimy sobie 1500 hajsu. No troszkę więcej uzbieraliśmy w końcu. Ale jest przyjemnie wciąż. No jeszcze nie idziemy do Zefiru. Tego głupiego poziomu. Zefir i te kamienne coś tam. Te posągi. O Jezu, to będzie straszne. Halo? O, dobra, działa. Drugi poziom, jaki sobie dzisiaj jeszcze zrobimy, to kryształowy lodowiec. To jest w miarę prosty poziom, też szybki. Też takie na 15 minut górę. 1500. Poróbmy sobie bączków. Szkoda, że tej kamery tutaj się nie da tak przewijać, że mogę sobie... O Jezu, przepraszam, że mogę sobie tak Spyro w bok zrobić i tak dalej. Tylko to jest... O tak. Pada też sobie naładowałem w razie W. A co tu się dzieje? Eskimoski, ale ładnie wyglądają. Podoba mi się. Czemu wy nic nie gadacie? Ups. Czy mi się wydaje, czy jego brwi były poza tą kostką lodu? Nie wiem. Oj, o, jak to bajecznie wygląda. Wow. Super. 402 orby. Nie ma problemu. Brrr. Spyro! Lodowi czarownicy uwięzili naszego przywódcę Szamala Tuka. Pomożesz nam go uratować? Śpieszmy się! Szaman ma nasze bilety na mecz hokejowy w Dolinie Kolosów. Serio? Dobra, ratuję was. A wy... Jeśli wejdziesz na katapultę, przerzucimy cię nad przepaścią. Tak, dobrze, ja to wiem. Miałem to właśnie powiedzieć, że oni to zrobią. Tutaj chyba nic nie będzie, żadnych diaksów. A dopiero tam, po drugiej stronie. Luz. Nie mogę się ruszać, bo... Ła, fajna cutscenka. Ale bajecznie to wygląda, poważnie. Ej, jak on? Aha, bo... A, dobrze, bo te postacie strzelają tak lekko pod górę. Trochę kierują w moim kierunku. No właśnie, od góry, ponad głową. A, i dlatego się tak nadziałem. Pyk, pyk. Jeszcze jeden typek. A, dobrze wiedzieć. Ale w razie co... Uuu, jakie słodkie maleństwo. Stopię cię. Brutalna ta gra. Nie gadam z tobą. Daj mi uzbierać wszystko. Patrz, pomożemy ci się wspiąć na tamtą. Czemu ty jesteś różowy? Czy oni wszyscy są różowi? Nie, on jedyny taki jakiś różowiutki. Jaki dzban. Tutaj niczego nie było na tej kości. Nie. Okej. Okay. Sparks pokazuje dopiero tam diaksy. Oj, wy małe przydupasy. Zawsze mnie dziwiło Spyro, już wam pokazuję, o których wrogów mi chodzi. Właśnie o tych, że on ma takie ostrze z przodu, ja sobie w niego wbieguję, nic mu się nie dzieje. Znaczy, nic mi się nie dzieje. Ja to powinienem oberwać jednocześnie z nim. A to wow, wbieg i tyle, elo. A oni się biją. Ja wolę sobie tu bezpiecznie wylądować. No i... zielony smart, do którego nie mogę wejść. I zaraz tutaj będzie jedna minigra, ale porozmawiajmy z banem. Witaj, Spyro. Mogę ci załatwić przejście przez ten most za drobną opłatą. Tak, za drobną opłatą. Widzieliście wy to? Przed chwilą mnie to zaatakowało od tyłu i mi nie zabrało życia. Bo gadałem Dziękuję, z nim. Dziękuję, Spyro. Wreszcie kupię sobie wymarzony domek letniskowy w Wichrzysku. Śmiało możesz iść przez most. Domek letniskowy w Wichrzysku? Tam chcesz kupować? Ty debilu.
O kurde. Ładna animacja. Już myślałem, że mnie nie zaatakuje. Ale dobra, to się udało. O, jak to ukryte. No, ogniem to ich mogę sobie bić, ale o tak to... Ja sobie bieguję, jak to mówię pięknie. I nic. Dobrze, tutaj pod nami dzieje się rzecz niesłychana, mianowicie minigierka. O Jezu, muszę 15 wrogów zabić. Czy ty poważnie do mnie gaworzysz? Ile już mam ich rozwalonych? 13. I dopiero mogę się wtedy wrócić. Wow. No to dobra. Pierwszy. Drugi. Niechaj będzie. Już się wracam. O, żyćko. Czy ja tu mogę sobie wylądować? O, ale fajnie. Okej, nie chcę z tobą rozmawiać. Ja wiem, co ja mam robić. Mam rozwalić tych typków. I w miarę szybko, ponieważ oni się potrafią... O Jezu, dobra, i będę to powtarzał pewnie. Bo się powtarzał, potrafią pojawić od zera. No. No, typie! O mój Boże, o mój Boże. I się pojawiają kolejne. Nie, nie gadaj z... Czajcie wy to? Dobra, zrobiłem to. Uratowałeś nas wszystkich przed tragicznym końcem. Przyjmij te kule jako skromny dowód naszej wdzięczności. Mnie trochę frustruje już czasem ta część. A raczej ten styl minigierek, bo ja normalnie chcę ich bić, wkurza mnie to latanie, bo patrzcie, tak jak mówiłem ostatnio, chcę wlecieć, ale o, lecę leciutko w dół, ponieważ jeszcze tą gałkę przetrzymuję. Przy okazji, ten mi coś gada, ja nie chcę z nim gadać. To takie, niepotrzebne to jest. A co tam się dzieje na górze? The fuck? Nie mam pytań. Dobra, tutaj chyba wszystko, to ja sobie wrócę. A, nie mogę sobie o tak wrócić. A dobra, przecież jeszcze tutaj wszystkiego nie mam. Super! Teraz sobie mogę wrócić. Pryk. Okej, i została mała część poziomu z jedną minigierką, a taką słodziutką, jedną z moich ulubionych minigierek. Ja się bardzo... Czemu Sparks nie jesz go, motyla? What? Jedna ze słodszych minigielek. Ratowanie pieska. Chyba to jest piesek? Puma? Cokolwiek? Już nie pamiętam. Zaraz się przekonamy. Jakiś taki lamparcik. Siema. Zgubiłem swoją panterę śnieżną. Panterę śnieżną. Zająłem się łowieniem ryb, a gdy się odwróciłem, już jej nie było. Mam nadzieję, że Jurka nie pożarły pełzaki. Jurek! Jurek! Jurek XD. Do spolszczenia tych imion. Typie, to jest tutaj. Ty tam jesteś. Ty dosłownie o tam jesteś, a ona jest tutaj. Czemu ty nie polazłeś? Gra dla dzieci. To czasem brzmi, jakby to była gra dla dzieci od trzeciego roku życia. Tak typowo trzeci rok życia. Siema. Co ty chcesz? Czemu ty skaczesz tak, powalony? Chcesz rybkę zjeść, to ja pamiętam dobrze. Ślady za tobą giną. Tak. Jedz sobie. No jaki złodzia. Mógłbyś już ze mną iść, bo twój właściciel jest dosłownie tutaj. No i dźwięk się zbagował. Wow. Ale nie, ty wolałeś sobie pójść tutaj. Ja nie rozumiem czasem tego. Dobra, jedz to. Miu. Jeszcze pewnie tam będziesz chciał. Dobra, jeszcze przygotuję tą rybkę. Chodź tu. Kiecio. Oj. Znaczy kicio, Boże, panterko. Ja bym to zjadł za ciebie. Ho, ho, ho. Co, kochasz mnie? Kochasz mnie.
to idziemy. Masakra. A czy umiesz zrobić to, co ja? Jednak nie. Ale idzie, stara się. Bo to fakt, jego animacja biegania jest taka... Co? Znalazłeś Jurka! Tak się cieszę, że jest bezpieczny! Od teraz obiecuję bardziej na niego uważać. Nie mam przy sobie nic, poza tą okrągłą błyskotką, którą wyłowiłem. Dawaj hajs! Jest twoja, jeśli chcesz. Hajs wolę, kurczę. Te animacje tego... tej pantery śnieżnej, jak to dziwnie wyglądały, jak on idzie... O tak, nie wiem, zdrętwiło, nie się skręca i po prostu idzie, idzie, od razu stoi, idzie, idzie, stoi. Takiej płynności nie było. Nie lubię cię. Oj, oj, oj. Coś tutaj widzę, że w drugiej części jest sporo, znaczy sporo, troszkę więcej problemów. Aktualizacje, bitches, czekam. Siema. Dobra, na razie się pozbędę tych wszystkich wrogów. Tutaj podpalę, tu numer uno i tu numer dos i tu jeszcze to i tu jeszcze jeden ten knypek, o. Spokój jest. Czy wszystko? A jeszcze, no tak. Nie teleportujecie, wiem to. Dzięki, Spyro! Trzymaj się z całej siły i podziwiaj widoki! Okej. Spoko luz, bro. Jak oni wskakują. XD. Nie mogę się ruszać. A Spyro się oczywiście nie odwrócił. Jak to było dziwne, niedoróbka jakaś. Pomyślałby kto, że będą w stanie mnie stąd wyciągnąć bez narażania mojej ca... Co się stało? Ogółem mi wyłączyło przed chwilą programik od patrzenia na obraz konsoli na komputerze. XD. Wyciągnąć bez narażenia mojej czaszki. Dobra. Dostałem go za bilety na hokeja. Wow. Luzik, dostaliśmy właśnie talizman. I zostało nam tylko uzbierać tutaj resztę diaksów i możemy wychodzić. A, okej. Okay. Tak naprawdę to było tyle. LOL. Do domu. Poziom ukończenia w 100%, czyli nie musieliśmy niczego szukać. Jak wy sobie poradziliście, typy? O nie. Przykro mi. Co za dzbany trzy. O kurde. Dobrze. Wychodzimy sobie z tego poziomu już w końcu. I w sumie kończymy odcinek. No tak. To fajnie, dograłem sobie dosłownie 1,5 minuty. To by było na tyle, ludziska. My wracamy do jesiennych równin, jeżeli wam się odcineczek spodobał jak zwykle. Łapeczka, może komentarzyk jakiś z fajną opinią, subskrypcja, dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami i innymi na kanale. I widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej!